Powiem Ci teraz o 5 błędach, jakie zauważyłem na przestrzeni 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Są to błędy, które w odrębnym na podstawie własnych obserwacji, ale również na podstawie rozmów z polskimi przedsiębiorcami. Także będzie to odcinek na bardzo wysokim poziomie pod względem merytoryki, a przede wszystkim praktyki, bo sama teoria nic Ci nie da, natomiast jeśli przekujesz to, co teraz powiem, do swojego biznesu, to unikniesz tym samym wielu kosztownych błędów, które ja sam popełniłem, ale też popełnili inni przedsiębiorcy, przyznając się do tych błędów, albo które byłem w stanie, że tak powiem, wyłapać z własnych obserwacji. Zatem, jakie 5 błędów może zaprowadzić wiele firm do bankructwa, upadku albo wielu różnych innych problemów? Błąd numer jeden, błąd, który spotykam i sam się z nim zmierzyłem w kilku przypadkach, jest to brak słowności, brak swego rodzaju etyki i brak takiego myślenia, że to, co robimy obecnie, to jak to swoje przedsiębiorstwo prowadzimy, jak układamy te relacje z kontrahentami, to nigdy do nas nie wróci. Co mam na myśli? Jeśli rozmawiasz z klientem, czy rozmawiasz z podwykonawcą, że zrobisz coś do tego i tego, to robisz to do, załóżmy, 10, do 12, bo powiedziałeś, że tak się stanie. Jeśli już coś tam się wysypało i nie jesteś w stanie tego terminu dowieść, to go wcześniej po prostu informujesz, a nie na ostatnią chwilę, albo w ogóle nie informujesz i dostarczasz tam, dajmy na to, jakąś usługę tydzień później, 2 tygodnie później. Jeśli z kimś się umawiasz, to jesteś dostępny pod telefonem i na te telefony odpowiadasz. Oczywiście, nie też 24 godziny na dobę. Natomiast w sytuacji, gdy się z kimś na coś umawiasz, rozpocząłeś jakąś usługę i ktoś nie może się do Ciebie dodzwonić, nie możesz odpisać na SMS, odpisać na maila, no to tu się robi pewien rodzaj problem. Czyli nie rób, jest chyba takie powiedzenie z gęby cholewy, że jak coś powiedziałeś, że to zrobisz, to to robisz, bez względu na wszystko, postępuj etycznie, bo to do Ciebie kiedyś wróci, tak? Jeśli masz jakiegoś podwykonawcę, który wystawia Ci fakturę i Ty tej faktury nie płacisz w terminie, bo nie, i robisz to z premedytacją i czekasz, aż ten podwykonawca zacznie się prosić, ubiegać o to, żebyś tę fakturę opłacił, no to jest to niezwykłe, można powiedzieć, biznesowe frajerstwo i nie warto tego robić, bo to do Ciebie prędzej czy później wróci i taki, uwierz mi, taki kontrahent będzie bardzo skłonny szeroko opowiedzieć o tym, jak Ty postępujesz, jakie Ty masz podejście do tego biznesu, jak Ty traktujesz swoich podwykonawców. Także jak termin faktury jest do 10, to płacisz do 10. Ja nadal nie rozumiem, skąd się wzięło takie niepłacenie w terminie. Ja, no jak mam termin do 10, to płacę 9, płacę 10, ale generalnie, czy płacę 7, ale generalnie płacę wszystko w terminie. Chyba się jeszcze nie zdarzyło. Dobra, była jedna taka sytuacja, ale to wynikało z tego, że po prostu przez przypadek sobie fakturę usunąłem z maila. Natomiast no nie zdarza się. Nie jest to robione z premedytacją w moim przypadku, że nie wiem, nie płacę faktur w terminie, bo coś tam się wydarzyło. Jak termin jest do 10, to płacę do 10. Ty postępuj identycznie, bo uwierz mi, to do Ciebie prędzej czy później wróci i kontrahent zobaczy, że jesteś niesłowny i dowodzisz wyników. Jeśli ja wykonuję usługę i ta usługa przynosi wynik, a kontrahent się miga z płatnościami albo gdzieś tam coś kombinuje, to uwierz mi, ja już mam u siebie czerwoną lampkę, która mi pokazuje, że przyjdzie taki moment, że ja po prostu tą współpracę zakończę, która jest owocna i rentowna dla tego przedsiębiorcy, ale tylko z uwagi na ten fakt, że on nie płaci w terminie i mnie nie szanuje, tak postąpię. Błąd numer 2. Przejadanie wszystkich pieniędzy, które trafią na konto firmowe. O ile w przypadku spółek jest to mocno utrudnione, bo nie jesteś w stanie sobie wypłacać od tak pieniędzy, musi to być, że tak powiem, dobrze uargumentowane, o tyle w przypadku JDG, gdy to Twoje konto osobiste jest powiązane z firmowym, jest to dużo, dużo prostsze. Nierzadko zdarza się tak, że wiele przedsiębiorców nie wie, czy te pieniądze to są jeszcze ich, czy te pieniądze to są wypłaty pracowników. Także nie przejadaj pieniędzy firmowych, oszczędzaj, buduj poduszkę finansową, nie doprowadź do sytuacji, gdy, nie wiem, musisz przedłużać terminy płatności, bo tych pieniędzy nie ma, bo żeś sobie kupił jakieś nowe buty w sklepie za pieniądze, których nie powinieneś wydawać, bo to były pieniądze na, powiedzmy, działania firmowe. Także nie przejadaj pieniędzy, akumuluj gotówkę, buduj poduszkę finansową i myślę, że nic więcej w tym punkcie nie ma sensu dodawać, bo jest to dość oczywiste. Jeśli termin faktury jest do 10, to płacisz 10, a nie sztucznie udajesz albo zrywasz nagle kontakt i mówisz, że tych pieniędzy nie ma, a nie ma ich najczęściej dlatego, że tych pieniędzy nie odłożyłeś i wydało się je na po prostu jakieś głupoty. Oczywiście rób z pieniędzmi własnymi co chcesz, ale najpierw zapłać wszystkim osobom, które tych pieniędzy powinny
które te pieniądze powinny od ciebie otrzymać. Jak im zapłacisz, to możesz robić cokolwiek chcesz ze swoimi pieniędzmi. Błąd numer 3 jest to błąd, można powiedzieć, że bardzo analogiczny wręcz do błędu numer 1. Natomiast tylko tutaj dodam jedną ważną informację. Jeśli mówisz, że coś robisz, to to robisz. Proste i oczywiste. Natomiast ile razy ja się spotkałem z tym, że gdzieś był jakiś ustalony termin, coś miało zostać zrobione i nie zostało. Nagle termin się urywa, nagle nie ma kontaktu. Została wykonana usługa, albo ta usługa była w trakcie, była jakaś tam korespondencja mailowa, telefoniczna i tak dalej, z drugą stroną, przy realizacji jakiejś kampanii reklamowej nagle kontakt się urywa, tak? Została wysłana faktura, nie wiadomo, kontaktu nie ma. Nie wiadomo, czy ktoś umarł, czy gdzieś, nie wiem, jest na wakacjach, czy unika kontaktu. Nie wiadomo, jak to potraktować. Tu w wielu głowach przedsiębiorców się już zapala lampka. Także nie kombinuj, bądź słowny. Jeśli powiesz, że coś robisz, to to robisz. Jeśli nie jesteś w stanie dowieść wyniku, to to otwarcie mówisz. Nie wymyślaj, nie bądź takim farmazonem, nie twórz jakichś dziwnych teorii na temat swojej usługi, nie dopisuj sobie pewnych rzeczy, bo to prędzej czy później po prostu wyjdzie. Jeśli skłamiesz, że coś potrafisz, a tego nie potrafisz, to prędzej czy później to wyjdzie i może zarobisz jakieś tam pieniądze, ale bardzo mocno, długofalowo to się odbije na tobie i twojej renomie. Nie pal mostów, to też jest bardzo, bardzo istotne, bo nigdy nie wiesz, kto zna kogoś i możesz się niemile zaskoczyć. Jeśli kogoś oszukasz, to grono przedsiębiorców jest, można powiedzieć, dość wąskie i tamta osoba może znać inną osobę, która zna ciebie i po prostu, no, po co masz spotykać się z jakimiś nieprzyjemnościami przez to, że kogoś oszukałeś. Pojedziesz na jedno szkolenie, nie zapłaciłeś komuś faktury, jednemu, drugiemu, trzeciemu za usługę wykonaną. Pojedziesz kiedyś na szkolenie, spotkasz tą osobę, no i co? I będzie ci głupio i ta osoba jeszcze ci narobi wstydu. Także płać środki w terminie i rób to, co powiedziałeś, że zrobisz. Bardzo prosta zasada, ale mało kto ją tak naprawdę stosuje w praktyce. Błąd numer 4. Jest to błąd, z którym myślę, w zasadzie zetknął się chyba każdy przedsiębiorca, który na początku zaczynał i bez względu, czy była to działalność usługowa, czy jakiś e-commerce, to jest to myślenie, że klienci sami się pojawią, tak? Czyli ja założyłem firmę i teraz ci klienci będą bili drzwiami i oknami do mojego przedsiębiorstwa. To tak nie wygląda. Jeśli prowadzisz firmę, to dobrze wiesz, że to tak nie wygląda. Jeśli taką firmę dopiero zamierzasz prowadzić, to zobaczysz, że faktycznie no, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Można to porównać trochę do tego, że jak zakładasz firmę i masz myślenie, że klienci sami się u ciebie pojawią, to jest trochę tak, jakbyś postawił sklep w środku lasu i liczył, że ktoś tam będzie u ciebie kupował. No, być może ktoś tam jakiś czas się pojawi, ale to nie pozwoli ci po prostu przeżyć i utrzymać firmy i siebie. Także nie miej myślenia, że klienci sami się pojawią. Pomysł na biznes, to co mówiłem w kilku poprzednich materiałach, pomysł na biznes jest tak naprawdę nic nie wart. Dużo bardziej istotne jest to, jak ty taki pomysł realizujesz, tak? Czyli pomysł pomysłem, ale ja bym już na etapie, nie, można powiedzieć, analizowania tego pomysłu zastanowić się, jak ja do tej firmy zamierzam tych klientów pozyskiwać, które kanały są skuteczniejsze, które są mniej skuteczne. I jakbym sobie to opracował, to dopiero wtedy bym podchodził do realizacji takiego pomysłu. A wiele osób wydaje 50 tysięcy, 100 tysięcy na jakiś biznes, nie, wynajmuje lokal i tak dalej i on się zastanawia nad tym potem, że hej, no ja postawiłem lokal, ale nie mam klientów. No właśnie, nie masz klientów. Także zastanów się zarówno nad aspektem samego pomysłu, spróbuj go wdrożyć jak najbardziej efektywnie, znaleźć jakieś unikalne wartości dla twoich klientów, ale zastanów się przede wszystkim, jak ty tych klientów będziesz pozyskiwał, bo tak jak powiedziałem, możesz mieć zwykły, normalny pomysł na biznes, typu, nie wiem, restaurację, ale jeśli ten pomysł na biznes opakujesz w bardzo fajny, innowacyjny sposób i to pozyskiwanie klientów będzie bardzo przemyślane, to uwierz mi, naprawdę nie będziesz myślał nad żadnymi innymi biznesami, bo ten twój będzie dostarczył ci zarówno taką ilość obowiązków, ale przede wszystkim taką ilość pieniędzy, że ci to w zupełności wystarczy. Błąd numer 5. Błąd, który tyczy się zarówno małych firm, jak i średnich firm, głównie tych małych, bo właściciele firm tych średnich już są coraz bardziej świadomi, natomiast właściciele małych firm nadal świadomi nie są i ten błąd tyczy się ograniczenia środków na reklamę w przypadku, gdy w cudzysłowie są gorsze czasy, czy gdy powiedzmy jest jakieś widmo kryzysu. Jest to najgorsze, co możesz zrobić, że w momencie, jak powiedzmy tych przychodów do firmy jest więcej, to ograniczasz środki na reklamę. Powinieneś zrobić na odwrót, czyli w momencie, jak tych klientów jest mniej, tych zapytań jest mniej, to ty zwiększasz budżety na reklamę. Dlaczego to warto zrobić? Bo twoja konkurencja właśnie przestaje wydawać na reklamę, bo idzie tym samym tokiem myślenia, co ty. I ty, wykorzystując tą dźwignię, jaką daje ci reklama i to, że twoja konkurencja się nie reklamuje, stawki reklamowe są niższe,
możesz dużo więcej zyskać, bardzo dużo zyskać na tym, że nie poprzestaniesz na tych działaniach reklamowych w kryzysie, niż to, że z takich działań zrezygnujesz, tak? Także zastanów się, jak podejść do tego racjonalnie, nie przepalaj pieniędzy, to co powiedziałem w punkcie wcześniejszym, nie przepalaj pieniędzy, oszczędzaj te pieniądze i w kryzysie miej odłożoną poduszkę finansową właśnie na taką czarną godzinę, na sytuacje, których nie jesteś w stanie przewidzieć, a które być może się wydarzą i na które po prostu warto być przygotowanym. I jednocześnie nie musieć ograniczać wydatków na reklamę, a wręcz te wydatki podwoić czy potroić, bo to pozwoli Ci po prostu osiągać w swoim biznesie więcej, pozyskiwać więcej klientów, przeskoczyć całą Twoją konkurencję, która te wydatki na reklamę ograniczy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapę w górę, skomentuj ten film, wpadaj na moje inne publikacje. Na dzisiaj to wszystko. Daj znać, czy popełniłeś któryś z tych błędów. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!